Cześć wszystkim. Chwilę mnie nie było z różnych względów, o których może kiedy indziej. A przechodząc do tematu, dzięki uprzejmości Skody Polska mam dzisiaj dla Was Skodę Octavię w bardzo fajnej wersji RS245. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Octavię dopiero odebrałem, nie zdążyłem nią w zasadzie jeszcze pojeździć, ale zdążyłem ją już ubrudzić. Ale spoko, do testu pełnego będzie oczywiście czysta. Dzisiaj tak naprawdę pierwsze wrażenia, jakie mam odnośnie tego samochodu. Tak jak mówię, dopiero ją dostałem, przejechałem w zasadzie może kilkanaście kilometrów, także może nie będę się wypowiadał jeszcze odnośnie jazdy, ale takie pierwsze wrażenia, tak jak ten samochód widzę, tak jak się w nim czuję, myślę, że mogę jakoś Wam przekazać. Także tak jak powiedziałem na wstępie, jest to wersja 245, dwulitrowe TSI oczywiście. Na dowód, proszę bardzo. I może pierwsze wrażenia oprócz wyglądu zewnętrznego. Jednym oczywiście oktawka po liftingu podoba się bardziej, drugim mniej, normalna sprawa. Ja na początku, jak ją zobaczyłem, powiedziałem, że to jest jakiś dramat. Oczywiście z czasem zaczęła mi się podobać dużo bardziej. W tej chwili myślę, że jest naprawdę całkiem ok, szczególnie w tej wersji, w tym kolorze, z tymi felgami. To już jest nawet bardzo ok. Ale to, co rzuciło mi się na dzień dobry, zobaczcie. Wsiadam do samochodu, przypasowując go centralnie do siebie, tak jak ja prowadzę samochód. 182 cm wzrostu, siedzę sobie bardzo wygodnie. I zobaczcie, co się dzieje, gdy wsiądę do tyłu. No to jest po prostu kosmos. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Naprawdę ja się czuję, że mógłbym w zasadzie założyć nogę na nogę. Wiadomo, Octavia to nie jest klasa Golfa, nie jest klasa Passata, coś pomiędzy, no ale teoretycznie jest w klasie Golfa. No to jeśli chodzi o miejsce, to jest po prostu kosmos. Dobra, wróćmy do przodu. To, co na dzień dobry rzuciło mi się w oczy w tym samochodzie, to, że on wewnątrz wygląda naprawdę całkiem ok, ale ja mam pewne zastrzeżenia odnośnie jakości tych plastików. One wyglądają ok, tak jak mówię, póki się ich nie dotknie. Tutaj na przykład widać to najbardziej. Wsiądźcie do oktawki, spróbujcie sobie wyregulować lusterka. No niestety jakość plastików jest gorsza niż w Volkswagenie. Musi być gorsza, to jest dla mnie normalne, to jest dla mnie oczywiste. Wiadomo, że koncern nie będzie sobie strzelał w kolano, robiąc auto identyczne, które jest tańsze, które jest pozycjonowane niżej. No ale jednak rzuca się to w oczy, więc o tym Wam mówię. Samochód ma mega wygodne fotele, które nie tylko fajnie wyglądają, nie tylko są wygodne, tak jak mówię, ale też bardzo fajnie trzymają. I to co jest w nich fajne, przy takim wyprofilowaniu często takie fotele są wąskie i po prostu słabo się w nich siedzi, w sensie jest po prostu ciasno. No tutaj czegoś takiego nie ma kompletnie, także jest to kolejna zaleta taka na dzień dobry. Mówię o pierwszych wrażeniach, no bo tylko tymi mogę się na razie podzielić. Wyposażenie jest bardzo bogate, naprawdę, ale o tym wszystkim porozmawiamy sobie później, już przy pełnym teście, kiedy tym autem pojeżdżę, kiedy będę mógł się wypowiedzieć na temat funkcjonalności, nie tylko tego, że coś jest, ale tego, jak to wszystko fajnie albo nie fajnie działa. Przejedźmy się może kawałek, bo też mam kilka takich spostrzeżeń na dzień dobry i będę bardzo ciekawy, czy ci z Was, którzy jeździli już tym autem, podzielają moje spostrzeżenia, czy nie, a może ja też będę miał jakieś inne po pewnym czasie jazdy tym autem, ale zobaczmy. To, co mogę Wam powiedzieć po tych, tak jak mówię, kilkunastu kilometrach, tak naprawdę krótkiej jeździe, bo to jeszcze nie jest taki czas, kiedy ja się mogę wypowiadać na temat prowadzenia tego samochodu, zachowania w różnych sytuacjach i tak dalej. Ale skoro filmik jest o pierwszych wrażeniach, to tak też powiem to, co mi się rzuciło na dzień dobry. Niestety zacznę od skrzyni. Wiadomo, DSG. Może ja się narażę wielu osobom w tym momencie. Ja też sam nie wiem, o co chodzi, ale jest to kolejny samochód, w którym ja... Wiadomo, skrzynia to jest konstrukcja topowa, dwusprzęgłówka i tak dalej. Nie ma się co rozwodzić, wszyscy wiedzą, co to jest DSG. Ja nie wiem dlaczego, ale kolejny raz mam taką sytuację, że ja czuję szarpnięcia w tej skrzyni. Nie wiem, czy to jest kwestia tego egzemplarza, ale ostatnio była podobna sprawa, może troszkę inna, bo testowałem Q5 i jeżdżąc przez kilka dni, faktycznie, jeśli oglądaliście, był taki... było coś takiego się działo, że samochód, stojąc na światłach, chcąc ruszyć dynamicznie, naciskaliśmy gaz, nic się nie działo i on dopiero za jakiś czas ruszał. Potwierdziło to wielu użytkowników Q5 i faktycznie to było irytujące. A tutaj mamy coś takiego, szczególnie przy zbijaniu tak z trójki na dwójkę. No czuć szarpnięcia, to jest coś, czego ja bym się spodziewał, że no właśnie po to mamy te
dwusprzęgłowe skrzynie i tak dalej, które są bardzo szybkie, że tego nie będzie. Ja to czuję. Na początku jak wsiadłem, może od razu tego nie miałem, ale chwilkę i ileś razy to poczułem. Nie wiem, dajcie znać, czy też coś takiego jest, bo ja się, powiem szczerze, mocno tutaj zdziwiłem. Ale to jest w zasadzie póki co jedyny minus, jaki mi się rzucił w oczy. Też chcę zacząć od minusów, no bo wiadomo, że dobrze wiedzieć, że coś może wam w aucie przeszkadzać. I to jest dla mnie na razie to. Jeśli chodzi o sam silnik i już połączenie tego silnika z tą skrzynią, no to tutaj powiem już wow. To jest 245 koni, naprawdę ten samochód jedzie z każdych obrotów. 1500 obrotów wystarczy, żeby naprawdę poruszać się bez żadnego problemu, przyspieszać, wciskać w każdą lukę. Jest mega i pod tym względem naprawdę no gęba mi się cieszy za każdym razem, jak jadę tym autem, bo dynamika jest kapitalna. Rzecz, której ja się być może muszę też przyzwyczaić, bo też pierwsze wrażenie, układ kierowniczy jest strasznie, strasznie lekko, nie ma oporu w kierownicy takiego, jak ja lubię. Ja lubię coś typu, kiedy kierownica stawia mi opór, ja wtedy dużo bardziej czuję drogę, dużo bardziej czuję to, co dzieje się z samochodem. Nie wiem, może też muszę się przyzwyczaić. Na razie mam takie wrażenie, że układ kierowniczy jest super, ale na pewno sama kierownica mogłaby mi stawiać większy opór. Pojeździłem też chwilkę w trybie, naciskając VRS, można sobie ustawić tryb sport. Wtedy mamy no, mega fajny dźwięk oczywiście z głośników. Nie wiem jeszcze, jak to działa na zewnątrz. Ja to wszystko oczywiście sprawdzę, ponagrywam, więc w pełnym teście będziecie mogli zobaczyć. Teraz wypowiem się tylko, że to jak się nie wie, jak ktoś nie wie, bo też jechałem z kimś, nie wiedział, że to jest dźwięk z głośnika i mówił, wow, jak to brzmi. No brzmi, ale jakby oczywiście to też już standardowy trik z dogrywaniem tego dźwięku. Jak się nie wie, to naprawdę fajna sprawa. Zobaczymy jak to brzmi z zewnątrz. Na pewno auto jest dość twarde, no ale to jest oczywiste przy tym profilu felgi i no, ogólnie takiej oponie, takim zawieszeniu. To musi tak po prostu być, żeby to auto prowadziło się dobrze. Normalna sprawa, ale to nie jest coś, co podkreślam po tych kilkunastu kilometrach, może troszkę więcej, żeby mi to przeszkadzało, żeby się tym samochodem nie dało jeździć. Wręcz przeciwnie, znowu jako pierwsze wrażenie, to jako daily car, no to jest jeden z fajniejszych wyborów, myślę, bo kompletnie nie mam czegoś takiego, że plomby wypadają z zębów i nie da się tym jechać na co dzień. To też wiadomo, to nie jest też nie wiadomo jaka moc, bo to jest 245 koni, no to bez przesady, ale naprawdę myślę, że tym samochodem bardzo fajnie jeździłoby się na co dzień. Ja tak będę miał okazję pojeździć, mam go na tydzień, będę jeździł sobie codziennie w różne miejsca, w korku, nie w korku, na szybszą drogę, zobaczymy jak jest wyciszony. Pierwsze wrażenie do takiej jazdy codziennej myślę, że bardzo pozytywne. Z rzeczy, które na przykład ja też bym troszkę zmienił, to na przykład zegary, ale to możecie na to nie patrzeć, bo to jest jakby moje bardzo subiektywne zdanie. Ja uważam, że szczególnie w wersji RS powinny one wyglądać inaczej, dużo bardziej, z większym charakterem. Mnie się ten typ zegarów nie bardzo podoba, ale to mówię, to jest moje subiektywne zdanie, każdy może mieć oczywiście swoje. Mega podobają mi się felgi i mega podoba mi się to auto w czerwonym kolorze. Chyba najfajniejszy kolor do RS-a. I tak jak może innych samochodów czerwonych nie bardzo chciałbym mieć, no to ten naprawdę wygląda kapitalnie. No i też pierwsze wrażenie, które mogę się myślę wypowiedzieć już tak bardziej, bo nie potrzebuję tutaj spędzić 2 godzin, żeby to zauważyć. Bardzo fajny system audio. Widzę, że są głośniki Cantona i naprawdę no to znowu nie da się tego pokazać, bo i tak nie usłyszycie tego, co ja, ale bardzo fajny system dźwięku przestrzennego. Naprawdę podoba mi się i będę bardzo chwalił, bo świetnie się słucha muzyki w tym samochodzie, w czym na pewno na razie nie przeszkadza mi. Jechałem 140 maksymalnie i na pewno nie przeszkadzało mi, przynajmniej nie rzuciło mi się tak. No jechałem krótko, więc nie zdążyłbym się nawet zmęczyć, gdyby było głośno poziomem głośności, ale na tyle, na ile jechałem, nie przeszkadzało mi to zupełnie w jeździe i wydaje mi się, że samochód jest wyciszony bardzo dobrze. Ale to mówię, to wszystko będzie w pełnym teście po tygodniu jazdy, będę mógł się wypowiedzieć już tak bardziej szczegółowo. Dobra, słuchajcie, to miały być pierwsze wrażenia i to są pierwsze wrażenia. Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!